Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszej konferencji. Przez ostatnie miesiące wiele mówiliśmy o polskiej edukacji, o polskiej szkole, o polskich dzieciach, o polskich nauczycielach i ze strony opozycji za każdym razem padały bardzo mocne słowa straszące dzieci szkołą, mówiące, że nasza szkoła jest niedobra, że nasze dzieci nie są tak dobre jak dzieci w innych krajach, że potrzebują więcej czasu na naukę. A ostatnie badania potwierdzają, że polska szkoła jest szkołą dobrą, że mamy świetne dzieci, bardzo zdolne, dla których nawet matematyka, o której tak często się mówiło, nie jest straszna. Mamy bardzo dobrych nauczycieli i ta praca zrobiona przez wiele, wiele lat przynosi bardzo dobry efekt. Otóż proszę Państwa, wczoraj w 64 krajach jednocześnie w tym samym momencie zostały ogłoszone wyniki badania PISA i w tych wynikach okazuje się, że Polska dokonała naprawdę ogromnego postępu. Bardzo miło jest czytać w prasie zagranicznej bardzo dobre recenzje, oceny tego faktu, że nie tylko, że jesteśmy w czołówce europejskiej i na bardzo dobrych miejscach w świecie, to jeszcze na dodatek ten progres, który wypracowali nasi nauczyciele, nasi uczniowie, zapewne także przy udziale rodziców, jest naprawdę znaczący. To jest bardzo ważne. Jesteśmy, no taka konkluzja dosyć smutna z tego naszego, z tej naszej analizy, że trzeba wyjść poza granicę naszego kraju, żeby zobaczyć, jak naprawdę u nas się dzieje, jak jest dobrze. Chcę powiedzieć o tym, że analitycy, którzy wskazują przyczyny tego dobrego stanu rzeczy, pokazują przede wszystkim na dwa fakty. Pierwszy to utworzenie gimnazjum, czyli reforma systemu edukacji. I drugi to coś, czego dokonała w 2008 roku pani minister Hall, na co się odważyła, bo tak naprawdę była to sytuacją szalenie kontrowersyjną i bardzo krytykowaną przez opozycję, a więc ujednolicenie i uporządkowanie podstawy programowej. Rzeczywiście tak jest. Badania PISA są prowadzone co 3 lata regularnie od roku 2000. Polska w nich uczestniczy. Po raz pierwszy były prowadzone wówczas, kiedy jeszcze 15-latkowie byli objęci programami sprzed reformy rządu Jerzego Buzka. Choć już ta reforma wtedy zaczęła wkraczać, to jeszcze ci 15-latkowie, można powiedzieć, uczyli się po staremu. I wtedy nasze wyniki były, można powiedzieć, niżej średnich. Byliśmy wśród tych krajów, które miały wyniki poniżej średniej tych dużych badań. W roku 2003 zanotowaliśmy spory postęp i wtedy było to też już opisywane jako coś dość niezwykłego, że reformy bywają skuteczne, że coś się dzieje. Ale przenieśliśmy się z tej strefy niżej średniej do strefy stanów średnich. Tak interpretowano nasze wyniki. I w tej strefie średniej z pewnymi niewielkimi przesunięciami mieściliśmy się dalej i w roku 2006 i w roku 2009 nadal osiągaliśmy te średnie wyniki, czyli ta reforma, można powiedzieć, dała trwały efekt. Przypominam, to było utworzenie gimnazjów, przekazanie szkół samorządom, bo też reforma samorządowa wtedy miała miejsce i można powiedzieć, szkoły zrobiły się lepiej zaopiekowane, lepiej zorganizowane, osiągnęliśmy postęp. Okazuje się, że pomiędzy rokiem 2009 a rokiem 2012 z tej strefy średniej przenieśliśmy się do czołówki i nasi 15-latkowie uczeni tą zmodernizowaną podstawą programową w 2012 roku zanotowali wynik, który daje im miejsce w światowej czołówce i jednocześnie wśród najlepszych krajów Unii Europejskiej. To są trzy pomiary. Matematyka, czytanie i interpretacja oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych. W każdym z tych pomiarów pomiędzy rokiem 2009 a 2012 dokonał się istotny, wręcz skokowy postęp. Ja muszę powiedzieć, że z ogromną radością obejrzałam te wyniki, bo muszę powiedzieć, że wcale nie miałam pewności, czy ten pomiar tak pokaże. Jednak dokonując pewnych zmian ma się przekonanie, że one mają sens, ale też przyjmuje się założenie, że być może te efekty jeszcze pokażą się dopiero za 6 lat, za 9 lat, bo to jest proces, kiedy nauczyciele przestawiają się na nowe tory. Muszę powiedzieć, że te nowe dokumenty, które stworzyliśmy, bo to jest nie tylko podstawa programowa, też pewien system organizacji pracy, dający szkole zadanie rozwijać zainteresowania, odkrywać talenty, wychodzić naprzeciw predyspozycjom uczniów. Ten system organizacji pracy w gimnazjach dał efekty, bo trzeba powiedzieć jeszcze,
że poprawiliśmy swój wynik, zarówno jeżeli chodzi o warstwę uczniów najsłabszych, bo ona jest statystycznie bardzo istotnie mniejsza w porównaniu z rokiem 2009, jak i, co jest jeszcze większą niespodzianką, właśnie wśród uczniów uzdolnionych. To była nasza słaba strona do tej pory. Mieliśmy stosunkowo niedużą grupę uczniów osiągających najlepsze wyniki, a ta grupa nam się znacząco powiększyła i to właśnie chyba przede wszystkim wpłynęło na ten tak istotny średni wzrost. Także jest to duże pole do satysfakcji i muszę powiedzieć, że przede wszystkim należą się ogromne gratulacje polskim nauczycielom gimnazjów, którzy, okazuje się, pomimo że tak się narzeka na te gimnazja, na to, że pewnie no wiele, można powiedzieć, tam brakuje, że trzeba nauczycielom koniecznie mówić, jak mają uczyć, ich wiele szkolić. Tymczasem nauczyciele przeczytali te dokumenty ich obowiązujące, zinterpretowali je tak, że dało to poważny wzrost jakości, czyli umieli się odnaleźć w tej nowej prawnej rzeczywistości i lepiej wychodzili naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów i ten skokowy wzrost został osiągnięty. Także naprawdę ogromne pole do satysfakcji i do radości i trzeba jeszcze powiedzieć jedno, że trzeba poczekać, aż ten absolwent uczony według nowych programów trafi na rynek pracy, na studia. To jest proces odłożony w czasie. Pierwsi absolwenci będą się nam pojawiać, ci, którzy już z tej strefy stanów średnich wyszli do tej grupy czołówki, dopiero w 2015-16 roku. Także trochę jeszcze na tego absolwenta takiego solidniej kształconego poczekamy i tylko trzeba pracować nad tym, aby utrzymać tę jakość, aby rzeczywiście cały czas pracować, można powiedzieć, do przodu, bo wszystkie kraje pracują. Czytamy doniesienia prasy, które mówią, że w niektórych krajach no, mocno poszło w dół, bo żeby ktoś szedł do przodu, ktoś musi spaść. Także tak, tak to jest. Wszyscy się starają i trzeba się starać dalej, żeby w tej czołówce się w kolejnych latach utrzymać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.